Już po raz siódmy hokeiści Naprzodu Janów i piłkarze Chorzowskiego Ruchu stanęli do rywalizacji na lodowej tafli, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Kolejna edycja meczu przyjaźni była doskonałym widowiskiem. O iście sportową atmosferę zadbali kibice, którzy szczelnie wypełnili obiekt w Katowicach Janowie. Frekwencja jak najbardziej robi wrażenie, ja myślę, no i co, my postaramy się, tak jak pan mówi, jest, obsada jest doborowa, no my postaramy się dostarczyć dużo emocji, no i sporo bramek. Chwała tutaj organizatorom, że udało im się już po raz kolejny zorganizować tak świetną imprezę. Co roku, jak widać, publiczność dopisuje, gwiazdy też dopisują, więc jest fajnie. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj zebrać dużo pieniędzy. Z roku na rok wiem, że organizatorom udaje się pobijać rekordy. Dzisiaj widzę też dużo fajnych koszulek, fajnie, że sportowcy włączyli się w tą akcję, więc mam nadzieję, że to będzie miły taki wieczór i że wszyscy wyjdą z uśmiechem na twarzy do domu. My możemy się spotkać i ze sobą zintegrować, bo podczas roku tego czasu nie ma zbyt wiele, a przy okazji możemy komuś pomóc, także dodatkowa to jest dodatkowy plus. Obydwa kluby są zaprzyjaźnione, fajnie, że organizator Boguś tak wszystko to pogodził i myślę, że jest to bardzo fajna rzecz. Powiedz, piłkarze to są wymagający przeciwnicy na tafli? No jak najbardziej, no piłkarze trenują na co dzień, więc kondycyjnie myślę, że tutaj jesteśmy na równi, no może umiejętności są po naszej stronie, ale są tam też zawodnicy, którzy grali w hokeja, więc myślę, że będziemy wyrównani. Przede wszystkim przyjaźń, no i cel imprezy. Wiadomo, no Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to w całej Polsce, czy nie tylko w Polsce, wszędzie jest popularna, a to, że przy okazji dwa kluby Naprzód Janów w Ruchorzu są zaprzyjaźnione, no to głównie to napędza. Piłkarzami z ławki trenerskiej dowodził Jan Kocjan, który nie zdecydował się wziąć czynnego udziału w imprezie. Na Słowacji za hokej grałem do 50 lat, a ja już mam 55, także już nie, ja już jestem na to stary. O tym, że hokej to sport niebezpieczny, na własnej skórze przekonał się piłkarz niebieskich Bartłomiej Babiarz. Zdecydowanie wolę korki, wolę zieloną murawę. Chociaż staram się, jak mogę, jedzie rolba. Na szczęście udało się uniknąć kontuzji. To jednak ryzykowny sport. Bardzo. Hokej nie jest moją mocną stroną. Dla mnie się będzie liczyć, żeby bez kontuzji zejść z lodu po tych trzech tercjach. No i świetnie się bawić, to jest najważniejsze. No nie jest łatwo, ale ja już gram chyba czwarty raz, także już tam jakąś wprawę mam. Byli u nas parę razy na treningu, myślę, że jeszcze muszą się troszkę podszkolić, ale po to są takie mecze, żeby nabierać doświadczenia i myślę, że będzie w porządku. Nie można mówić o formie, ale o tym, że się utrzymuje na lodzie. Jak piłkarze prezentują się na tafli? No na pewno gorzej jak hokeiści na boisku piłkarskim. Niestety tutaj podstawą jest jazda na łyżwach, a wiemy, że to nie jest łatwe. To jest mój trzeci mecz i na pierwszym meczu siedziałam z chłopakami na ławce rezerwowych i tak zmarzłam, że powiedziałam Grzybkowi i tutaj hokeistom z Naprzodu, że za rok gram. Oczywiście powiedziałam to pół żartem, pół serio, ale rok później wpisali mnie na listę i bardzo mi się podobało i teraz już z automatu trafiłam na listę i oczywiście bawi się świetnie. Ja tu już poznałam różne tradycje. Jedną z nich była Wigilia, drugą jest dnešný hokejový meč, tak tie tradície treba udržiavať a ja si myslím, že dobre to padne aj pre mojich pivkážov, ale aj pre tých ostatných starších, tu nás sa stretnú na tom spotkaní a zahrať si niečo iné ako len vždy len pivku nožnú, takže ja sám som zvedavý, ako to bude vyglądať dnešie. Podčas meču tradycyjne licitovano predmety, z ktorých dochód zasili konto fundácii Jurka Owsiaka. Siódmy mecz przyjaźni zakończył się remisem 8-8. Kolejna odsłona hokejowej imprezy przyniosła nowy rekord. Po wstępnym przeliczeniu zebrano ponad 15 000 złotych.